Co to powiedziałam? Coś się dzieje, patrz. Nie wiem, czy nie wiem, czy Piotrka nie atakuje. Jeszcze jest ta kwestia, taka konkretna. Panowie policjanci, no i co wy robicie? Osoba może być po prostu jakaś chora albo coś w tym stylu. Co? Ja pierdolę, kiedy to się skończy? Panowie policjanci, no zastanówcie się, co robicie? Później macie. To tylko i wyłącznie dowódcy, swoje dowódco. Każdy ma strzelać do mnie. Ma pan tą ratowę? Nie zakazujcie najlepiej. Będzie fajny efekt, na cały świat pójdzie. Z nami sobie pan nie poradzi, bo mnie muszą w sali. Nie grazi, nie boję się, że mnie zawiną, rzucą, zakują. Czy się tak cieszy bardzo? Zagrozi? A co, nie mogę się to jest zmienić? Najbardziej bezczelny policjant, jaki jest ten młody. Wszyscy policjanci, pytam się bandy. Normalną twarz, a ten policjant non-stop śmieje się z wszystkich. Non-stop się śmieje z wszystkiego. Nie wiem. Panie policjancie, wysoki, dziękujemy ci, że zasłoniłeś jego tyle w stosunku do nas. Dziękujemy ci za to. Cieszę się z tego, że pacyfikuje ludzi. Co bandyta. Za takiego funkcjonariusza policji. Jak wy go możecie w ogóle tolerować w swoim gronie? Motherfucker! Bandyta. Dobra, w naszym kierunku, podaliśmy naszym po prostu jakby chory, więc możemy sobie iść za nimi. Następni się śmieją. Co, bandyto, się śmiejesz? Z ludzi. Takie to śmieszne dla ciebie? Patrzcie, jak się bandyci śmieją, kurde, z tego, że spacyfikowali wolnego człowieka. Super śmieszne, nie? To jest prawda. Gościa pobili, się śmieje. Czyli? To jest policja polska. To jebać pić! I teraz ci się wylewi. I wstydzi się ciebie kraj. Proszę. Super śmieszne, nie? Panowie. Cała Polska zobaczy. Jak ma, na kogo płacą podatki. Mów, nie wstydź się. Przedstaw się widzom. Powiedz imię, nazwisko, gdzie mieszkasz. To co od nas oczekujesz? Przedstaw się. Wstydzisz się siebie? Wstydzi się ciebie. Bandyta. Bandyta w kagańcu. Widać, że tlen mu nie dopływa do mózgu. Naćpał się własnym oddechem. I pacyfikuje ludzi. Śmieje się. Śmieje się z tego, że ludzi pacyfikuje. Gorzej niż ZOMO. Proszę się odsunąć. Proszę zachować dystansu. No dlaczego wy nie zachowujecie dystansu 2 metrów? Proszę zachować dystans 2 metry. Tutaj dowódca tu ci powiedział. Nie rozumiesz? Mózgu nie masz? Mózgu nie masz? Wiesz, co zrobiłem dla tego kraju? Pytam się. Zadaj pytanie. Proszę pana. Kulturalnie zadaj pytanie. Ja kulturalnie zadaję pytanie. Czy ma mózg ten człowiek? Pan popełnia przestępstwo. Ja pytam się. Jestem dociekliwy. Policjanta, rozumie pan? Jestem dociekliwy. Rozumie pan? Nie rozumiem.
Jak się pan nazywa? Powtórzę to jeszcze raz. Kim pan jest? Proszę powściągnąć swoje słowa, dobrze? Nie. Ponieważ mogę uznać, że pan... No to proszę uznać. Popełnia przestępstwo. No proszę uznać. I pan nie chce znieważyć, dobrze? Ale ja nikogo nie znieważam, to jest nagrane, ja mam wszystko proszę nagrane. Bardzo, wszyscy ludzie to słyszą, co ja mówię. Zachowywać się zgodnie z prawem. Ja zgodnie z prawem się zachowuję. Pytam się, czy ten człowiek ma mózg. Że śmieje się z tego, że policja pacyfikuje ludzi. To. Normalne pytanie zadaję. Następny. Śmieszne, nie? Śmieszne, bandy. Będzie politycy rozwijają pozostając przy odbiornikach, naraża się na utratę zdrowia i życia. Patrzcie, jak się śmieją z nas. Zamaskowali się. Tle nie dopływa do mózgu i się śmieją z tego, że pacyfikują ludzi. To jest polska policja. Wstydzisz się siebie, tak? Bardzo to. To nie są jaja. Ja wtedy byłem małym chłopcem, ale pamiętam, jak goniła ojca. Kto się da przytulić? Nie, ja już przeprosiłam. Będziecie żałować wieczorem. Nie, bo to są policjanci. Nie wiem, czy kogoś zatrzymali, ale tam kogoś... Panowie policjanci, wcześniej ktoś... Nawet, ale nie jestem pewien, ktoś może leżał na ziemi, ale nie jestem pewien, bo za późno przyszedłem. I było to otoczone, nie mogłem się dostać. Ale śmieją się generalnie, policjanci się śmieją z nas. Patrzę na nich, oni śmieją się. A oni śmieją się z ludzi. Śmiali się z tego, że tam kogoś właśnie pacyfikowali. No i w kagańcach, no to mogą, nie? Także wyjebane mam na wasze kurwa legitymowanie, nara! Piotruś, potrzebasz pić, pokazali orzeł. Jasne, kochana, jasne. Chcesz coś pić? Chyba sobie nie ma. Widzowie nam powiedzieli, gdzie jesteś. Dziękuję, że przyszliście. Jebać te kurwy. Brawo. Jebać to pić. To ten sam, co ciebie, Magda, wiesz? Wiem. Bohater, kurwa. Wiem, ale nie, ja teraz mówię, bo ja się strzelam policjantami. Ja cały czas mówię, żebyśmy się zjednoczyli. To są ludzie, nie? Cicho bądź. No, to się zjednoczą, zobaczcie, co robią. Jakby mogli, to mnie, kurwa, wpierdolili tak, żebym skończył jakiegoś sobą. Nie, my musimy dać im przywieźć. Ja to mogę powiedzieć im tak. Jebać PiS i wstydzi się was brać. Lecimy do ludzi. Chodźmy, idziemy. Idziemy do partii. Nie pan popis, kurwa! Nie! Pozdrawiam Dariusza! Dobra, chyba nikogo nie zatrzymali. Nie pokazali. Strach jest najgorszym waszym wrogiem! Nie! Przełamie swój strach! To jesteś wolny, jesteś zwycięzcą, a teraz nie walczymy o to, że walczyć. Nie ma! Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Kurwa, sejfo! Moc! A gdzie jest Tomek? Pięknie! Gdzie jest mój Tomek, ten ważny? Nie poddajemy się. Gdzie jest Tomek? A jest, idzie. Zabieracie się? A to chyba, nie jestem pewien, nie wiem, czy to nie Tomka właśnie zglebowali. No. Pozwólmy, co on zrobili z rękami? Nie dostałem, to jest to obtarcie, kajdanki obtarcie. Dobra!
Nie, no to jest otwarcie od tego odchodnika. To jest otwarcie od razie ustaliśmy, bo jest akcja. Co mu zrobiliście? Przestańcie! Piotrka, co mu zrobiliście? Jakie ma ręce? Tak bijecie ludzi, za co mu to zrobiliście? Nie, Piotrek, ten kolega wypowiedzi. Teraz ja nie! Skurwysyństwo, nigdy pluje kurwa dziś na policję świętej pamięci! Chuja jesteście warci! Skurwysyństwo! Tomek! Poczekaj, ja dzwonię do tego, do swojego prawnika, kurwa! Ma ktoś jakiś płyn do dezynfekcji? Ja mam, ma. Weźcie mu to. To jest obtarcie Szybu, to jest stare. Jak mu kajdany zrobił? Poczekaj, weź trzymaj kolego, weź trzymaj. Trzymaj mi to, Paulinko, schowaj od dzieci. Dobrze. Chodź do samochodu. Masz swoje papierosy, uspokoisz się? Poczekaj, ja mam tutaj chusteczki też mam. Masz te chusteczki tutaj? Macie to nagrane? Wszystko miałem, macie to nagrane? Dobrze. Spierdala! Dziękuję bardzo. Chodź tu, Tomek, chodź. Zaraz, Piotrek dzwonię do adwokata. Dzwonię do adwokata. Tomek! Tomek! Nie, ja im to nie dłuję. Poczekaj, bo tam ci się może coś stać. Dajcie ci, mama. Dzięki. Albo ten, albo coś. Weź to. Pozdrawiamy. Widzów. Krispie Gonka. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy widzów. Tak? Widzów. Dobra, to jest... To jest dobra, jak to? Tomek, nie ma co teraz komentować. Obdukcja koniecznie. Będziesz żyć, obdukcja. Dobra, weź to sobie obcieraj, wiesz, dobra, żeby ci tam się nic nie stało. Lecimy dalej. Dobra, lecimy dalej. No skurwysyny, no przecież to jest. Piotrek, ja to wezmę do samochodu. Weź, dobra, Paulinko. Kurwa, jak mnie chcieli zastraszyć, słuchaj. Ale Piotr, ja szłam i szukałam, jeszcze pytałam ludzi po drodze, gdzie jest Piotr. Słyszałam, że Piotr zatrzymali. Kurwa, nie, nigdy nie zatrzyma, nikt. Oni by mnie wciągnęli do radiowozu, bo on mnie już ściągnął do radiowozu. Dziękuję, kolego. Nie teraz. A twojego kolego od razu zglebowali, co nie? No, właśnie to widziałem. Zobaczcie, co zrobili z Tomkiem. Słuchajcie, ręce... normalnie chcieliśmy udzielić pomocy ludziom. Nic złego nie robiliśmy. I on mnie zatrzymał pod pretekstem artykułu 15 ustawy o policji. Nie przedstawił się, jak się nie przedstawił, i od razu go zglebowali. I od razu mnie zaczął szarpać. Dopiero zaczął się legitymować na wezwanie, słuchajcie, a chcieli mnie wciągnąć do radiowozu. I dopiero jak przeklinąłem, to on podał podstawę praktyczną, czyli że przeklinanie. Chuj z tym, kurwa, im przeklinaniem, kurwa. Represja, kurwa, na obywatelach. Pierdolnięci, nie? Oni mogą wszystko, a my za każdy powód to jest dobry, żeby nas zamknąć, nie? Jezus, ja dzisiaj tak samo. Samochodem przyjechałeś, nie? Chris. Poczekaj, tak. Witaj, jeszcze byśmy weź kolego, który trzymaj. Daj, tutaj. Albo ten. Ja muszę jeszcze sprawdzić plecak szybko. Ty, zobacz, bo... Zobacz, czy nie kurwa, kręci go, nie? Tutaj się nic nie zadziało, wiesz. Ja mam tu zabezpieczone, to? Tak, chodź stąd. Ale cię kurwa nie przedstawił. Piotrek, gdzie jest Marcin Gutkowski? W którym miejscu? Właśnie ta blonda pan. Patrzcie, rozdajcie ludziom. Gdzie jest Marcin? A wiesz, gdzie jest tam pani. Bardzo dobrze. Mogę też? Mogę. Można, dzięki, ziemuś. Nie bądź pupi. Mogę? Będę potrzebował, to nagrywał, będę potrzebował nagrań. Podaję do siebie maila. tpasnik1988@gmail.com. Powtórz jeszcze raz mail jakąś. Tpasnik. Ale oni jeszcze nie są. 1988@gmail.com. Numer telefonu 732. To jeszcze jest za wcześnie. Tak, oni są. Zaraz podam policję. Pozdrawia. Dobrze. W samochodzie. Ale którędy? Na rynek. To na rynek można na dobre. Tunelem, no w sumie najlepiej. Nie przejście! Nie? To nie jest wystawione z drugiej strony. Oczywiście. Trzeba pokazywać, że my się ich nie boimy. Ja przestałem. Telefon! Telefon! Telefon!
Atakują ludzi w parku! Nie, ja muszę mieć przy sobie, bo będę dalej. Gdzie idziemy w ogóle? Dostałeś? Nie załapałem się. Masz tu pierwszy? Koledze dasz, bo ja sobie jedno na telefon. Mogę też? Przepraszam, bo gdzieś to. Okay. Dobra, nieważne. Zaraz wam dam, dobra? Tylko muszę się uwolnić. Tak, uspokój się, uspokój się. Dobra, idę! Teraz jest zszokowany. Masz, potem nam da. Trzymaj jedną dla ciebie, jedną dla mnie. Dziękuję. Zobaczcie, jaką mam. A tutaj już mam jedną. A nie, tu mam inną. Teraz będę miał nową naklejkę. Pięknie. Taką naklejkę dostałem. Ja wiesz co, na kimpara sobie mówię. O, naklejkę, ona jest taka fajna. No mała. Zobacz, ja tak mam u siebie na telefonie mam. Ale na kimpara sobie. No. Pewnie. Ej, poczekaj. Ale jak bliżej tędy. Ale oni tam poszli, nie wiem. Ale tam to co? W tym jestem. No ja wiem o tym. Dobra, idziemy tu bliżej. Nie? O kurde, mogę do klucza. Już ja mnie zabolało. Gdzie ja mam podagrę? Jestem na tabletkach przeciwbólowych. Chyba mnie zaczyna puszczać. Ale portfel wszystko mam, bo mi nie pogubi kluczu. A mówili wcześniej już coś, czy spotykamy się w jakiejś restauracji? Jest tu w ogóle coś otwarte w Katowicach? Nie mam pojęcia. Ciekawe jest. Ty, czy bułkę jest jeszcze był otwarty, nie, Magda? Są jeszcze... Tak. A ja jak nie chcecie być na... No to ja nie wiem, co ty nagrywasz, bo ja nie... Ja robię live'a. Czy jest otwarte, Boże, co ja palę? Nie wiem, czy jest coś otwarte, bo ja nie chodzę po knajpach. Ja nie palę. No to, ja też. Ty też nie palisz. Ale nie palę, nie palę. My teraz mamy iść na rynek, tak? Wiem, że jest taka restauracja na Mastę przy Placu Wolności, ale czy ona jest otwarta, to nie wiem. Tam idzie reszta ekipy. Chodź tam, chodź! Nie wiem, tak po prostu zapytałem z ciekawości, czy był taki plan, czy no żeby się jeszcze spotkać, gdzieś usiąść na spokojnie po marszu. Parę osób mogę zaprosić do siebie. Skąd jesteś? Ja jestem z Bukowny, po Olkusza. Olkusz, to może daleko, będziesz wiedzieć. Daleko. To jest... Niedaleko. 40 kilometrów. Niedaleko. Och, te maski to jest naprawdę od razu widać. Widać od razu widać, prawda kłamstwo? Kaganiec, nie? Jebany kaganiec. A jeszcze jak noszą na ustach, to tylko jest dowodem tego, że... Że się śmieje, że tak. Że strachu idą. Że tylko dlatego, żeby mandatu nie dostać. To tylko o to chodzi. Nie? A nie miłość, nie? No bo oni szybko idą. Wszędzie sygnały policyjne. A już policja czeka. Są jacyś ludzie? O! Ale skoro tu mamy iść na rynek, no to nie. Chodź, chodź! Nie pierdol! Co tam się dzieje? Nie wiem, czy tam nie iść zobaczyć. Bo oni może też idą na rynek, a ich... No Jezu, już mnie noga boli. Nie ma mocy. Moc się kończy. Brakuje mocy! Dajcie powera, ludziska! Więcej mocy! Dawać pozytywne komentarze. Tak jest. Brakuje nam sił od tego biegania. Dzisiaj mieliśmy bieganie po Katowicach. Tak. Przed policją. Policja nas ścigała. Ale dzisiaj była wyjątkowo... Bardziej taka, wydaje mi się, agresywna. Bardzo chciała nas rozpędzić. No i w sumie... Nie, no to nie jest. Policja to... Nie ma nic. Idziemy tam. Ale to są od nas? Nie, to jest... Chodź. Okay, dobra, idziemy. To wygląda na partię policję, tajniaków i ten oddział konfliktowy. Nie, tam jest Szymon. Gdzie? Radoń? Szymon jest. A, nie, to nie jest on. Jak? Nie, on, Szymon. Tylko kurtkę założył. No tak. Znaczy ja idę chyba zobaczyć. Co się dzieje. I zapytam, czy też właśnie... Bo może oni nie wiedzą o tym, że trzeba iść na rynek. O, siema Częstochowa!
Ja już cię wcześniej widziałem. Ale, że tak powiem, podróż już będzie pociągiem, bo tutaj... dużo energii, pewnie. No i wymarzłość przede wszystkim. Jadę dalej. A tutaj co? Dobra, to idziemy. Powiemy Szymonowi, że zmierzamy, że część idzie na rynek. Siemanko. Cześć. Jak dróweczko? Elegancko. Dobrze? Tak. Dopiero dojechałeś? Nie, ja tu widzisz jestem od godziny 19 minut dokładnie. Pozdrawiamy. Trochę się spóźniłem, ale lepiej późno niż wcale. To dobrze. Także miłego do następnego. O, Szymon jesteś. Ej, nie jest... Bo my dostaliśmy taką informację, żeby iść na rynek z powrotem. A no i szliśmy właśnie, kierowaliśmy się na rynek, no i zauważyliśmy was, nie? Mówię, zobaczyłem ciebie, że stoisz. Bo tutaj to... były kawy, nie? Kawy? Patrz, ile policjantów stoi do kawy tutaj w kolejce. A tak, to można się jeszcze załapać? No pewnie, sama obsługa. No to ja cisnę, dziękuję. A, Michał, tutaj jest kawa. Można się kawki napić. No, choć tak. Dlatego tutaj jest posty. No ja wiem, my wszyscy Pamiętamy wszyscy, że jak przechodzimy na demonstrację, demonstracja jest pokojowa z definicji. Bo ludzie walczą na wojnie, a my mamy normalny kraj i przyszliśmy po prostu wyrazić swoje zdanie. Ja chciałem powiedzieć, że Warszawa trochę dawała tego. Ejka, generale. Ale żeśmy się dogadali ostatnio i będziemy z wami zawsze, jak tylko do radę. Jest z nami generał, też tato. Szczęśliwy tato. Dzieckiem. Zobaczcie, jak się niesamowicie przysługujemy wolności. Zarazowaliśmy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, odbić, bo ja dalej nie umiem. Ze 20 policjantów mamy. Na 30-40 osób, które przyszły na herbatę i kawę do parku, mamy obstawę 20 policjantów. To jest przykład dobrego działania budżetu państwa. Jak również zobaczcie, jaką super robotę robimy dla wolności. Tyle osób nie gania biednych ludzi po mieście. Kajka. Można kawkę prosić? Tak, tylko chwilę trzeba zaczekać, bo chodzimy ten. Twarzy się. A czy generalnie to sama obsługa, ale ręce mam zajęte. Aha. Także widzicie. A ta, i to jest w ogóle kawka za darmo, plus. Dziękuję. Siemanko, pozdrawiam. Jest trochę spokoju, mamy. Nabijemy się kawki. No trzeba chwilę poczekać, bo się parzy, robi się kawka. Tutaj było wesoło. Nasi to byli. To była taka metafora przenośnia. Ale tutaj co mamy? Na kolejkę Strażnicy Wolności też tu byli. Ale to nie my jednak. Ale to nie strażnicy wolności zostawili. To noc tyłowców.
Niezidentyfikowani. I na pewno nie mieli drogi. Zmieniłem się tam. No, jestem! Widziałem gdzieś tam byłeś. Nie ma. Nie ma chyba tego, jak przekrywa ten statek. Wpisali go! Nie! Teraz ta plata. Tak, tylko musimy poczekać chwilę, bo się robi kawka. Tak się zrobi. To wróć jak u zdjęcia zaraz. No ja nawet nie wyglądałem, nic nie nagrałem. Dobra, jak lecę z kulitem, to w kopie od razu wietrze. Wietrze te zatrzymali, będę kupowali, zobacz. Szymon, takie zdjęcie zrobiłem. Mogę pokazać? No. Fajne, nie przeczytaj. Szymon. Odbija się świat. Fajnie, pozdrawiamy Szymona. Pozdrawiamy Szymona, niewygodne fakty. Tak jest. Nie wiemy, co myślimy o tych pracy, to grzeźmy słowa, ja mogę coś wyczuwać. No, widziałem ją. To znaczy, że popełniliście przestępstwo, a jak macie te same mundury, to jesteście zorganizowaną grupą przestępczą. Bardzo proste, bardzo jasne i bardzo oczywiste. Zobaczcie. Już obstawę dostaliśmy. Pamiętajcie, że Iskra w Polsce powstaje. Nie poddajemy się. Ale nie tylko, bo to nie wyjdzie na stronę. Dziękuję. O kurde, zobaczcie, jaką mamy obstawę już. Nie można się spokojnie napić kawki. A ten po prawej to jest ich dowódca? Nie, on. Nie, to jest nasz generał. O, hejka. A jak jest, jakie on ma stopień? Nie wiem, komendant, nie pomogę. Ale tak. Bijemy kawkę, a to taka obstawa. Chociaż próbujemy się napić kawy. Jelena, gdzie jesteś? Jelena, wojna. Pani dyrektor. Proszę. Kiedy świat się zacznie znów, spadną maski z naszych ust, zniknie wszechobecność. Nie będziemy posłuchiwać, o czym tam rozmawiają, bo nie wiem, czy chcą. Generał z policją. Posłuchajcie, jeszcze parę minut tego! Patrzcie, już a tu jeszcze jest. Tutaj są jeszcze oficerowie. Gasimy generator i ruszamy drogę, przejście po mieście. Zobaczymy to, że cię kiedy nadzieja w głowie tłucze się jak ćma,